Dzień dobry Państwu. Nazywam się Marcin Smolira, jestem pracownikiem Instytutu Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dzisiaj będę mówił na tematy związane z bardzo szerokim bezpieczeństwem oraz jego podstawami, czyli jak zadbać o to, żeby nasze hasła nie pojawiły czy nie wpadły w niepowołane ręce w sieci. Może się to zdarzyć na wiele sposobów, w związku z czym pierwszym etapem, jeśli myślimy o bezpieczeństwie sieci, to jest zabezpieczenie naszego komputera, naszego systemu operacyjnego oraz rozdzielenie funkcji różnych elementów tegoż systemu, często takich elementów, które doinstalowujemy w trakcie naszej pracy. Najczęściej spotykanym systemem operacyjnym jest Windows. Spotykamy go w komputerach, które kupujemy w sklepie, na pracowniach komputerowych, w miejscach ogólnodostępnych. Przy wyjęciu i pierwszym uruchomieniu komputera takiego kupionego w sklepie najczęściej mamy predefiniowany kontakt, gdzie wystarczy podać swoje inicjały albo login i teoretycznie możemy używać i korzystać z komputera. Natomiast takie podejście jest bardzo niebezpieczne, dlatego że ten domyślny użytkownik ma wszystkie prawa administratora, a więc może zrobić wszystko w danym systemie. Teoretycznie powinno być dobrze, dlatego że my jesteśmy tym użytkownikiem i my z tego systemu korzystamy. Ale jeśli otworzymy podejrzany mail, klikniemy w link z programem, który nam się wykona, to ten program nie będzie wiedział, czy ze system operacyjny nie będzie wiedział, czy ten program jest uruchomiony specjalnie przez nas, czy też zostaliśmy podstępnie zmuszeni do jego uruchomienia i wykona wszystkie operacje, o które ten program zażąda. A czasami są to operacje, które są nastawione na to, żeby zdobyć nasze dane. Dlatego też pierwszym etapem, któryśmy powinni zrobić, jest stworzenie nowego użytkownika. Użytkownika, który nie będzie miał praw administratora oraz zaczęcie pracy właśnie na tym użytkowniku. To jest troszeczkę mniej wygodne, troszeczkę czasami bardziej skomplikowane, dlatego że trzeba podawać hasło uwierzytelnienia przy instalacji jakiegokolwiek programu, trzeba czasami klikać na okienka, które się nam gdzieś pojawiają, żeby coś zatwierdzić. Jeszcze trzeba czytać ich zawartość. Natomiast każda uruchomiona przez nas rzecz nie będzie miała tych praw administratora i nie będzie mogła nam robić rzeczy, których byśmy nie chcieli, żeby zrobiła w systemie operacyjnym. Po prostu sam system jej na to nie pozwoli. Następnym bardzo kluczowym elementem jest hasło. Zazwyczaj jesteśmy leniwi i nie chce nam się pamiętać dużej ilości haseł. Dodatkowa ta leniwość powoduje to, że nie tworzymy haseł bezpiecznych. Znaczy haseł, które są przypadkowym ciągiem znaków, liter, cyfr. Zazwyczaj staramy się stworzyć hasło, które można byłoby wyszukać metodą słownikową, czyli podajemy imię swojej koleżanki, kolegi, dziecka, ojca, mamy, psa, kota, przykładowo. Podajemy daty urodzeń, urodzin albo jakieś inne dla nas ważne daty. Niestety te rzeczy bardzo łatwo jest zdobyć różnymi metodami socjotechnicznymi i albo używając chociażby słowników i metodą brute force takie hasło złamać. Dodatkowo, jeśli takie hasło podajemy wszędzie, to oznacza, że wystarczy zdobyć to hasło tylko w jednym miejscu, a później wykorzystać je do wejścia w inne systemy, chociażby system bankowy, którego bardzo często używamy. Dlatego też należałoby pamiętać o tym, że hasła do różnych dziedzin naszego życia, takiego wirtualnego, powinny być różne, tak, żeby nie zdobycie jednego nie powodowało tego, że atakujący będzie miał dostęp do naszego całego wirtualnego życia. A jak takie hasło też łatwo zdobyć? Okazuje się, że nawet w tym momencie w przeglądarce ta zielona kółeczka nie jest gwarantem bezpieczeństwa. Atakujący bardzo dobrze podrabiają strony, instalują swoje certyfikaty, które właśnie się prezentują jako taka zielona kółeczka. Natomiast cały ruch, który byśmy na przykład my mieli z bankiem, jest tak naprawdę przeprowadzany ze stroną atakujących. Natomiast resztę operacji po zebraniu naszych danych oni wykonują i potwierdzają naszymi danymi swoje operacje, które najczęściej skutkują tym, że jesteśmy pozbawieni środków na koncie, ewentualnie na nasze dane jest wzięty dosyć wysoki kredyt. Dlatego też należy
na przykład przy używaniu aplikacji bankowych, używać uwierzytelniania kilkuetapowego. Jeden z banków daje na przykład taką możliwość w przeglądarce kliknięcia, to jest zaufane urządzenie. Kliknę raz i później mnie nie pyta o na przykład dodatkowe hasło czy SMS, który jest przesyłany innym kanałem. Natomiast jeśli nadal będę swój prywatny komputer uważał jako niezaufany, to to podwójne zabezpieczenie będzie działało cały czas. Jest to dodatkowe utrudnienie przed zdobyciem przez niepowołane osoby naszych danych. Jeśli już mamy rzeczy rozdzielone i bezpieczne, czyli wiemy, że musimy używać różnych haseł i staramy się ich nie przetrzymywać w miejscach ogólnie dostępnych, to musimy pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. Sprzęt, z którego korzystamy, często te hasła zapamiętuje i my też, z racji tego, że czasami nie chcemy pamiętać tych haseł albo jest to trudne, używamy wbudowanych możliwości, chociażby w przeglądarkę, która ma opcję zapamiętaj albo uzupełnij hasła. I z tego korzystamy. I póki nasz komputer jest bezpieczny, nawet tak fizycznie, to wydaje się, że wszystko jest ok. Ale czasami, jak każdy sprzęt elektroniczny, mogą go trafić różnego rodzaju awarie. Wystarczy, że popsuje się nam na przykład twardy dysk. W tym przypadku może wyglądać on na przykład tak. To co robimy wtedy? Idziemy do sklepu, kupujemy nowy, stary wyjmujemy, a jeżeli jest popsuty, to go wyrzucamy. Ale wyrzucamy go razem z danymi, chociażby z tymi hasłami, które gdzieś tam były zapisane. To jest też następna furtka, która daje możliwość odczytania tych danych i wykorzystania ich przez atakujących. Pytanie, ale jak odzyskać dane? Przecież dysk jest popsuty. I tutaj trzeba byłoby popatrzeć na dwa rodzaje urządzeń. Starego typu dyski talerzowe, jeśli się popsują, najczęściej psuje się w nich elektronika. Na tych tarczach nadal są dane, które po wymianie chociażby tej elektroniki nadal są do odczytania i do odzyskania. Najprostszym sposobem jest po prostu przewiercenie takiego dysku, żeby te tarcze uszkodzić. A co z takimi dyskami, gdzie tych tarcz nie ma? Tak jak ten pokazałem. Dysk SSD. Popsuł się, nie widzimy, żeby coś na nim było. Nie ma możliwości do niego dostania. Często jest tak, że wielu producentów daje opcje serwisowe, gdzie należy takim dysku zdjąć obudowę, zewrzeć odpowiednie piny i wtedy nagle wszystkie rzeczy będą dostępne. Po prostu dysk w przypadku awarii zablokował się po to, żeby nie tracić tych danych i żeby nie nadpisywać danych dobrych nowymi. Jeśli tego nie wiemy, w tym momencie wyrzucamy całą naszą historię i całe nasze życie takie zapisane na tym dysku gdzieś na śmietnik, gdzie może ktoś inny z tego skorzystać. Najważniejszą aplikacją, mam wrażenie, że teraz w komputerze, zazwyczaj którego używamy, jest przeglądarka. Zobaczcie, że ona jest naszym oknem na świat. Nie używamy w tym momencie już aplikacji poinstalowanych tak standalone. Zazwyczaj wszystko, co robimy, robimy przez przeglądarkę, wchodząc na odpowiednie strony. I ona w tym momencie jest tym najbardziej wrażliwym miejscem i punktem systemu. Dlatego, że mimo, że nie mamy często uprawnień administratora do systemu, to mamy wszystkie uprawnienia w przeglądarce, dlatego, że my jesteśmy jej administratorem. W związku z czym możemy instalować różnego rodzaju dodatki, pluginy. Czasami te pluginy mogą się zainstalować też same. W związku z czym tutaj należy bardzo mocno pilnować tego, na jakie strony wchodzimy, co przeglądamy, co chce nam się zainstalować oraz od czasu do czasu przejrzeć, jakie pluginy mamy doinstalowane, czy świadomie, czy nieświadomie w tej naszej przeglądarce. Warto też czasami chociażby mieć kilka różnych przeglądarek albo kilku różnych użytkowników zdefiniowanych na takiej przeglądarce, tak aby w przypadku chociażby z kontaktu z bankiem albo innymi miejscami, gdzie nasze dane są bardzo wrażliwe, nie używać tej podstawowej wersji czy podstawowej przeglądarki, tylko użyć jakiejś innej, która wiemy, że nie ma doinstalowanych rzeczy, które nie do końca wiemy, co robią. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na następne spotkanie.